Sebastian i Tomasz Wróbek się przymyły kina dawniej remizy strażackiej, bo budynek, w którym się znajdujemy, przed wojną, czyli w zasadzie jak powstało, czyli w latach 1924-29, powstał jako remiza strażacka. Jak to w takich miejscach często bywało, myślę, przed wojną bardziej, nie? I teraz w sumie też mieściła się restauracja i sala kinowa. Do restauracji zaraz tam dojdziemy, tam jest, w zasadzie tam jest ta restauracja, mieściła się na parterze, a sala kinowa jest nad nami. I z tego co tam wiem, to jest właśnie fajnie zachowano, nie? Tylko jest takie jeszcze małe ale, bo obok jest działająca jednostka straży pożarnej i tak trzeba było uważać, nie? Co do samej historii kina wam będę opowiadał, ale to później, nie? Ale zobaczymy, co my tu mamy w ogóle. Jakieś sprzęty. Tak. Nie wiem, wiecie, ja się tam nie znam za bardzo na kinach, nie w sensie od zaplecza, ale to mi wygląda, nie wygląda widocznie na element z kina, tylko bardziej na jakieś elementy na okna czy coś takiego, chociaż może się mylę, dobra, to może być od kina, nie? Ale wiem, że już kilkczas temu były to takie elementy, które były właśnie bardziej od kina, znaczy bokiem byli służone. No, tu jest takie okno. Wydaje się, że chyba bardzo znane, jak ten którym razem, nie? Tak się odniosę do tego, że bardzo znane. Miejsce wiem, że raczej większość was kojarzy, ale nie będę zdradzał lokalizacji, bo później będę parę lepszego wysłał. Znaczy, pokażę wam, znaczy powiem wam teraz, bo jest po prostu rozkładane z tego, co zobaczyłem. A po prostu później to zobaczycie, nie? O to mi chodzi bardziej w sensie. Pewna ciekawostka, garderoba. Tak właśnie sobie wejdzie w tym miejscu, że wejście jest właśnie wiecie, przez okno od łazienki, ale tak patrzę, nie, znaczy nie, czyli garderoba. Tak to wygląda. Tam już próbujemy panią spójrzeć. Chociaż dobra, już pójdziemy tutaj, bo tam będziemy przy parę trochę, nie? Zresztą też będą się uważać bardzo za światły, żeby nikt mnie nie przyczaił. Więc nikt gdzieś miał strażaków. A to nawet nie wiem, co byłoby ciekawe, czy jakieś zejście piwnicy, czy co? Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Jakieś szafka. Bardzo dobrze mi poszło być cicho, nie? No to tej szafki nie wiem, do czego mogło służyć, gdyś mam pomysł. To lubię po prostu, tak? Bo pracuję na przykład, nie pracował. Nie to znać, bo tak nie mam pojęcia. Zbytnio. Okej, okay. Jakąś dziurę mamy fajną. Czyli by było lepiej nie wpadać. Myślę, że to by nie był. Myślę, że to by był. Nie był głupi pomysł na mnie wpaść. Dobra. Jesteśmy znowu w głównym holu. Czyli tu gdzie zaczynaliśmy. Tam główne wejście. A tam jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie, to są okna. I tam tej strony właśnie jest to jednostka straży pożarnej. Się zobaczymy, bo widzę, że coś mamy ciekawego. Nie wiem co. Zbycie. O, klatkę schodową, okej. Okay. Tam coś zobaczymy. Teraz tam przejdziemy. Oczekujemy, że to przejdziemy później tam. Tu z tego co widzę chyba to łazienka. Tak. Jakieś toalety. No, coś. Coś na tym łzy, nie? No i dobra. Tego w sumie nie wspomniałem, że ten film będzie trochę pocięty jak straż szwajcarski, bo właśnie ze sobą tą jednostkę chcesz jak zrobić jeszcze dwa te zdjęcia, nie? To też mamy ciekawego.
Przedsiębiorstwo państwowe, okręgowe. Dobra. Bilety. Okej. Okay. Jakiś pierwszy dokument. Że nie wypełniony, ale z tego. Z kina. Fajnie. A je, zobaczcie, coś wam pokażę. Tu jest jakby data, jest 195, nie? I trzeba było dopisać tam na przykład, nie wiem, 8 czy coś takiego, nie? I był 1958 rok, czyli generalnie z 1950 roku. Moja sprawa. Będziemy tutaj, a ja mam kończę z tymi zdjęciami, nie? Może sobie to też szybko zrobić, żeby będzie to nie łazić niepotrzebnie długo. Może zacząć sobie uwagi, tak? Niepotrzebnej. Tych ludzi w kolejną szatkę robimy, czy coś takiego, na ten wzór. Nie wiem. Tak to nie wygląda sobie. Nic na drzwiach nie napisane. Ciężko mi powiedzieć. Okej, okay, jakiś pyrog głębio. No nie za przyjemnie. No i kolejna dziura, jeszcze lepiej. Tak już na ściągę teoria się potwierdza. Ale zapowiem jakby naszego. Znaczy myślę, że widzicie o co mi chodzi, nie? Tylko nie muszę tam przejść. Nie wpadając do dziury. Jakoś mi się nie chce. Kasa, no tutaj była kasa. A tam na przykład była szatnia dla gości, tak? Nic takiego, tak mi to wygląda przynajmniej. Tak to wygląda przynajmniej, ale nie wiem. Ale wiem, że idziemy chyba w najbardziej przypołowe miejsce w tym budynku, czyli do tej restauracji właśnie. Też tej historii wam opowiem, będziemy jeszcze nie góra. Bo to jest związane z działalnością, wiecie, kina, tak? Jeszcze dziś nie będę, muszę ostrożnie łazić. Nie wiem, się tam po cichu. I zrobię jeszcze jeden fajny patent. Ja się wyciszę ze wszystkie dźwięki, żeby nie było słychać, że zdjęcia robię, nie? No, witamy w restauracji, zresztą jak widzicie, z sufitu zwisają takie jakby balony, coś takiego, nie? Są jakieś serwentyny, coś w tym stylu. Generalnie taka sprawa. Dobra, wolę przejść raz dwa, o, okno. Bo w tym miejscu się znajduje generalnie taki... zamknięty w sumie. Zakład produkcji okien, który zbankrutował. Tutaj po prostu przez pewien czas oni sobie zrobili magazyn. Zresztą jak widzicie, nie? Jakieś mam, no, to może nie do tej firmy, ale coś takiego, nie? Do tych pomieszczeniach, to wam powiem, co mogło się znajdować. Z tego co mi się tam z historii udało wyczytać, jakieś po prostu... Mieszanie techniczne, bo właśnie na parterze się znajdowały pomieszczenia techniczne, kasy biletowe i hall z podwójną klatką schodową, która chyba wydaje mi się, że została przebudowana lekko później, bo są dwie klatki schodowe. Jeszcze tak, nie? Zdjęcie chyba sobie powiem po prostu jeszcze później, żeby nie będziemy teraz wyłazić. Pytanie, czy te drzwi otwarte, bo wiem, że jakieś kasy jeszcze były otwarte. Ale już niestety nie są, dobra. Trzeba będzie wyłazić przez okno. No to ma fajny klimacik. I to też jest fajna rzecz. Jak tam jest piec. No w końcu tego przemontowałem jakoś tak. Dobra, to nie jest tego ok. Chociaż czekajcie, może, bo jest data taka. 15 listopada. A wiecie, co jest 15 listopada? 15 listopada jest jutro. Takie ciekawostka. Okay. Myślę, że to nie jest już jakby stricte z kinem, tylko już jakby później. O, takie jakieś ładne zrobienia. No. Tak.
nie mogę wam za bardzo pokazać, bo jest nazwa miejscowości. Nie chcę się tutaj włazić, bo zdycham, już jestem zadowolony. Jest OSP, bo to właśnie, jak mówiłem, należało do OSP, nie? Idziemy dalej. Myślę, że będziemy się iść dalej z historią. Będę łaził chyba, już będę łaził na górę. Ale jeszcze przejdziemy gdzieś tam. I tu widzę ciekawostkę. Ale pewnie też jej nie, pewnie jej nie widzicie, ale że wam pokażę. Razem. Zobaczcie, w jakim fajnym stylu się napisałem, takim starym, nie? No, ludzie, kto tam ma. A, to jest właśnie magazyn, to tak zyskuję, to jest zupełnie rola magazynu. Dobra, że to mijamy. Idziemy gdzieś tutaj. Szybko, że tutaj były. Były na szkła leży na ziemi. Teraz powraturować tą komuś. Tak, jak tutaj chodzę, się może zgasić światło. Będzie się może nie rzucać niepotrzebnie. O, tu jest fajna ciekawostka. Nie ma szkła aż tyle. I to jest za tymi szybami. Tutaj kuchnia była. Kuchnia, która dla gości restauracji raczej była, nie? Na początku może właśnie strażacy sobie do jakiejś jakąś jajeczniczkę robili czy coś, no nie wiem co się wtedy gotowało, tak? W remizach strażackich. Ale strażaki nie byłem w sumie. O, jest fajny napis, kuchnia. Belgijny. Sam otwieram, zobaczam, ale to jest kuchnia. O. Tu jest fajna ciekawostka, tu jest ciekawostka też fajna, ale nie będę wchodził, bo z sensorami tutaj się zamorduje. Po prostu dużo lasu w miejscowości, tutaj się znajduje, tak? Dobra, zerkniemy. Dobra, zerkniemy co mam za tymi drzwiami. Tylko chcę tylko przejść, żeby nie robić masy robotu. Tak, w dobrym stanie, fajnie. No i w sumie rzadka sprawa, była jaka w całości, no trochę wytłuczona, ale i tak jest cała, więc nie jest źle. Idziemy zobaczyć co z tymi drzwiami, bo myślę, że to jest dopiero, to myślę, że będzie dopiero fajnie. Tak, a co mamy tą ścianę? Wiecie czemu? Tak dla osób mniej ze słabszą orientacją w terenie, to za tą ścianą jest właśnie jednostka działająca. To jest po prostu odgrodzenie od działającego budynku. Nikt nie woził. A tu mamy też fajne, no, fajne informacje mamy. Tablica informacyjna, jakie tu były filmy wyświetlane. I mam nadzieję, że uda mi się znaleźć tą tablicę. Już sobie to widziałem, tylko jest tutaj tylko. Znaczy, no wiem, że jest taka tablica, która wędruje bardzo po tym kinie. Mam nadzieję, że to mi się ją znaleźć. Jakie tutaj były filmy wyświetlane właśnie. Teraz ja będę się bardziej skupiał bardziej chyba na zrobieniu zdjęć. O, historię będę wam opowiadał dalej. Jakoś są wyjdziemy. Po prostu nie chcę, żeby ktoś przyuważył, tak? To jest fajna sprawa. Dobra, nie chodzi mi o to, tylko że mnie nie widać, nie wiem. Tu, w sensie. To recepcja, nie wiem. A tu jest fajna sprawa. Bo tu prawdopodobnie znajdowało się barek od całej tej restauracji właśnie. Taką. No to ja sądzę, że to miejsce jest szybowo bardzo. Ja tylko da się to, tylko da się to odchodzić.
na górę. I co było właśnie dalej? Dobra, tylko tam idziemy na górę, bo tam jest tamtej strony, tamtą klatką schodową, co wam pokazywałem, to jest wejście na strych. Bardzo bym chciał na ten strych wejść jeszcze, ale to na razie, nie wiem, myślę, że na razie skierujemy się do sali kinowej i opowiem wam historię, jak to wyglądało. W 1930 roku, czyli rok od uruchomienia budynku, te sale wydzierżawiono, znaczy dawno poddzierżały, tak? I zrobiono tutaj kino o nazwie Czary. I było tak, że i mimo tego, że wiecie, no, zrobiono tutaj to kino, to większość ludzi tak to też to miała ten budynek z teatrem, tak jak było na początku. W sumie. Mimo tego, że tutaj było kino właśnie, ale organizowano też jakieś, wiecie, przedstawienia teatralne i w ogóle, tak? No i generalnie obiekt stał się klubą miasta. Taki, wiecie, obiekt kulturalny bardzo, tak? I właśnie bardzo fajnie było, a co było, wiecie, podczas wojny, a podczas wojny to właśnie jest to obiekt jeden z nielicznych, mam wrażenie. I właśnie no, są bardzo fajną ciekawostkę, taką rozbudowaną wręcz. Jakoś tak bym to nazwał i myślę, że to wam fajnie będziemy się do tej sali kinowej. Podczas okupacji Niemcy zamienili zastosowanie budynku, znaczy w ogóle budynek na... Mam nadzieję, że dobrze powiem, jeśli nie, no to sorry, ale nie jestem dobry z niemieckiego. Desthaus, czyli sieć niemieckich domów, w których były jakieś, wiecie... I to spełniało, wiecie, różne role, od domów publicznych, przez restauracje do teatrów, w ogóle, nie? I z tego mogli korzystać żołnierze, tylko wypoczywający na okupowanych terenach, bądź gdzieś tam, wiecie, podróżujących, tak? No, też tak to wyglądało, wow, już widzę, że to jest to, co bym chciał zobaczyć, o kurde, dobra. Ale najpierw się może skupmy tutaj. Masa krzeseł kinowych, które nie zostały stąd wyniesione. Kolejne. No, ale są tutaj drzewa, przynajmniej nie widać w ulicy. A to pomieszczenie jest bardzo, bardzo klimatyczne. Tak odchodzi ta farba, tak fajnie to się ten... Fajny kontrast tu mówiłem. No, zaraz pójdziemy. Kolejne krzesło kinowe. Wejście wyżej, tak, to jest na strych, okej. Okay. Nie wiem, czy zrobię wrosy, chociaż może wejdę, dobra. Po prostu uważam. Nie zrobię z hałasu jakiegoś olbrzymiego. Przydałoby się. O, drzwi się zachowały i powiem wam, że takie drzwi gdzieś widziałem. Pewnie zawilgoconym na kulturę. Kurde. W którym też była sala kinowa, na którym macie kartę tutaj, chcecie zobaczyć. Ja myślę, że to kino będzie ciekawsze. Znaczy, tam też było ciekawe, tak? Ale no, zrobicie jak zechcecie. Ja wam nie mogę kazać. Także, nie wiem, mogę jeszcze ten film do końca i możecie sobie to wybijać, nie zobaczyć. Patrzę, co to dokumenty są, bo... O, zawiadomienie o wysłaniu biletów. Też 1950 który tam rok, nie? Ale nie wiem, że nie wiem, bo nie jest wypełnione, nie? Ale to, tutaj nie wiadomo co było, pewnie jakaś łazienka, albo też garderoba. Chociaż bardziej bym się skłonił ku łazience. Ale tu widzę, masę dokumentów. Tylko... Będzie troszkę, że niewypełnionych. Specyfikacja magazynowa. Okej. Okay. Znaczy ta magazynowa to mogło być już, wiecie, po działaniu kina. Nie? Dobra, a co było, wiecie, po wojnie właśnie? Po wojnie było właśnie tak, że strażacy z
starali się o odzyskanie prawa tego budynku. I to im w sumie wyszło. Ja sobie wejdę od tej strony. To wygląda mistrzowsko, tylko zrobię sobie zdjęcie. Pozwolicie najpierw i wam pokażę, co będzie jak. Wow. Powiem wam, będziesz to widać. Przez te okna pada takie światło, takie snopy światło. No to bardzo fajnie. Jest ten plus, że tutaj mogę trochę bardziej pochodzić swobodnie, bo jestem piętro wyżej, więc nie będzie mnie widać aż tak. No i powiem wam, że to jest to, po co tutaj przyjechałem. Znaczy, jedno z dwóch miejsc, w których przyjechałem. Drugie jest nad nami. Mam nadzieję, że jeszcze jest. Dni filmu radzieckiego. I te fotele kinowe. Teraz rozumiem osoby, które pisały. Rozumiem osoby, które napisały komentarz. Polecam usiąść sobie i posłuchać tego. Po prostu takiego, wiecie, fajnej ciszy, tak? Może się nadskuszę. Może bez pocaka, nie wiem. Kurde. Będzie działać? Będzie. No. Także zapraszam was na seans. Może może nie na dni filmu radzieckiego, ale na eksplorację opuszczonego kina. Bardzo klimatycznego zresztą. No. Klimat to ma. Nie można powiedzieć. Dobra, i teraz tak. Okej. Okay. Dziwo w tą stronę nie zabiszczało. Dobra, to mega klimatycznie. Kurde. Dobra, sobie po mojej przerwie technicznej był właśnie kałko mi padło w bardzo fajnym momencie, bo osoby, które mają właśnie kamerki sportowe, to wiedzą, że jak się rozładowuje, to tak zaczyna pikać i to tylko może być słyszalne, ale tutaj teraz już wspominałem, że Trzy jest działająca jednostka wojskowa, działająca jednostka straży pożarnej. Dni filmu radzieckiego. Nie widać od listopada do 10 listopada 65 roku. Kurde, mega. A tam coś kopią, bardzo ułożyłem dopiero. Powiem, że to mega klimatycznie wygląda, bardzo klimatycznie, kurde. Teraz spróbuję wejść na ten balkon i zrobię jeszcze na tym balkonem, jeżeli to jest to, po co przyjechałem. Całkiem ładny kawałek drogi. A tu mamy jeszcze fajniejsze pomieszczenie, chociaż nie wiem. Patrzcie. Jesteśmy za kulisami, kurde. Kina, teatru. Kina w sumie, później teatru też jakby. No, tutaj, dobrze, wszystko. Tu były te, właśnie zasłony takie. Takie kotary w sensie, to się nazywa profesjonalnie, żeby nie było tam widać. Jest fajnie. Nie wiem, żeby to wszystko służyło. To było na pewno do ekranu, tego jestem pewny, nie? I zobaczcie w ogóle, ile tego wszystkiego tutaj jest. Jakieś mocowań, niemocowań, nie wiem. I ja... Powiem wam, że jestem w raju. Tak, a tu mamy coś, czego ja nie popieram. Nie popieram robienia tego. Czyli paryfry wyciągnięty przez złomiarzy właśnie. To jest pierwszy element. Dla którego właśnie nie chcę podawać lokalizacji tych obiektów, mimo że jest bardzo znana. Dlatego miałbym do was widzowie prośbę, żebyście nie podawali lokalizacji, nie? Dobra, idziemy zobaczyć, co tam jest i pójdziemy tam. Kurde, tak fajnie pojechać, bo zostanie taki... Jak się poczuć, jak się jak dawny pracownik tego kino. Ale widzę niefajną rzecz, że to się już rozpada, więc tak trochę nie za bardzo. Ja zaraz wam powiem dalej o historii. Dobra, dalej wyglądało to tak, że tak jak wam mówiłem, po wojnie, bo w maju 1945 roku strażacy starali się odzyskanie praw do tego budynku, nie?
i po roku to przyniosło rezultaty. Więc mieli już, wiecie, z powrotem budynek na własność, więc elegancko. Później było tak, że na to widzę, mam fajne pomieszczenie. Jest pełno dokumentów jakichś starych. O! Ze wyników i higieny. Dobra, może nie wiem, wydawało się, by było starsze. Zresztą w miarę było fajnie. Leopard de Kadowy. No to już widzę stąd, że to jest od kina. Tak jakby wszystko zabrali, co było, wiecie, bardziej gdzieś na jakimś dniem osoby w ziemi w ogóle, nie? Żeby nie było... O, też, 1950 któryś rok, nie? No ale to wszystko jest to samo. Niewypełnione. Niestety. Ale uważam, że coś zostało, nie? No. Z kinem wyglądało... Z kinem sprawa po wojnie wyglądała tak, że zmieniła nazwę. Zmieniło nazwę. Do budynku została właśnie... Dobudowana została właśnie wozownia. Dzięki właśnie stronie też samych Strzaków i mieszkańców, tak? Dzięki właśnie staraniom mieszkańców i Strażaków dobudowano, tak jak mówiłem, wozownię. Oprócz samej wozowni dobudowano wieżę ciśnień, którą mam nadzieję, że widzicie tutaj gdzieś na przybitce, czterokombinacyjną. Co ciekawe, nie? No i wiecie, wszystko pięknie cacy. I remiza, jak i właśnie kino przeżywało. Przeżywałem swoje najlepsze czasy. Zresztą jak widzieliście, tak, dni filmu radzieckiego, tak? Także to wszystko się fajnie układało, wszystko działało na pełnej i było fajnie. Tylko problem się pojawił taki, jak Związek Radziecki upadł. I się skończyła komuna w Polsce. Zaczęły się pojawiać problemy takie... Dobra, mowa przerwa opowiadanej historii. Żeń się tutaj zachował. Jakby było logicznie tam, tylko że już ktoś go wyciągnął. Tak, w 65, kurde. Jak Związek Radziecki upadł, komuna upadła, to pojawiły się problemy finansowe, z którymi się strażacy zmagali. A wynikało to z kupna, wiecie, nowego sprzętu gaśniczego, tak? Więc kasy, analogicznie kasy na wykończenie tego, znaczy wykończenie, no. Kasy na renowację tego budynku nie było. Dobra. Wyglądało tak, że też na jego utrzymanie już nie było kasy. A samo kino już od paru lat nie działało, to od kilku w zasadzie, od paru też, nie? I to samo. I to wyglądało tak, że... No, a to, że kino nie działało, to wiecie, to jedno, no. No w samym budynku działała jeszcze jedna instytucja. Działała jeszcze jedna rzecz, czyli właśnie ta restauracja. I co było dalej? Wam powiem, idziemy się na górę. Bo to też takie... No myślę, że może mniej fajna historia, ale też historia, tak? To jak klimatycznie wygląda, szczerze. Powiem, że teraz zauważyłem, jak ta frumoga bardzo się odspójała ze ściany, widać, że... No, jakby lata... Nie robienia tego niczego, robią swoje, niestety. Mam być szczery. Idziemy... na górę do pomieszczenia, po które tak naprawdę przyjechałem. Znaczy to, jak ona jest zachowana, nie? Przyjechałem, mam nadzieję, że tak jak to widziałem na zdjęciach, tak to dalej wygląda. Było fajnie. Ale powiem, że to ma, powiem wam, powtórzę się jeszcze raz, ma klimat, kurde, bardzo dobry, także całka. Wszystko stoi, nie? Fajnie.
Ty koleś, który pozwalany przez jakiś debili. Nie wiem, bo tam co? Zimno na górę. Zobaczyć, co mi tu mamy ciekawego. Myślę, że bardzo ciekawe rzeczy mogą być. Taki na przykład okienko, tylko może. Taki na przykład okienko, przez które może mnie być widać. Nie będę co długo. Jakieś przypomnę się nie widzi, nie? Zobaczcie sobie na schody, widać, że dużo ludzi tutaj łazi. W sumie. Wszędzie ciski stóp. A najpierw zobaczymy sobie tutaj, co mamy. Najpierw zobaczymy sobie, co my tutaj mamy. A mamy chyba kibelek po prostu. Tak, rozwalone oba. Ładna walka była. Idziemy tutaj, czyli do pomieszczenia technicznego, może tak to ujmę. Dobra, tutaj też sobie zrobię później zdjęcia. I tu mamy widok na główną salę. No, znaczy na główną, na jedyną salę kinową w tym budynku. Dni filmu radzieckiego. Ale to już zdjęcia będę robił, bo to ten balkon mnie nie przekonuje za bardzo, żeby to bawić być długo. Nie wiem, czy zauważyliście, jesteśmy przy pomieszczeniu. O, tak, jesteśmy przy pomieszczeniu, za którym, przy pomieszczeniu, gdzie są projektory. Znaczy, kurde, chyba trochę spaliłem. Przy pomieszczeniu, skąd były wyświetlane filmy, czyli właśnie... Nie wiem, jak się to nazywa w sumie projekcji, ja nie wiem, ale wiecie, o to nie chodzi, tak? I zaraz się przekonamy, czy było warto tutaj jechać kawał drogi, dosłownie kawał drogi. I widzę, że tak, ja dziękuję, dobra, chodźmy tędy. Nie wiem jak, mam nadzieję, że się nie zabije, będzie fajnie. Po co ja tutaj przyjechałem, właśnie żeby zobaczyć, bo widziałem na filmie, że ten projektor został obalony i w ogóle wyniesiony, a ten jeszcze został. Ja cieplory. Ja dziękuję. Klimacik to był niezły. O, ale całe podzespoły projektora zostały już wyprute. Nie da się tu ruszyć, nie da się ruszyć. Nie da się jakąś dźwigienką, chociaż już wiem, że dostałem te komentarze, że to się nie nazywa dźwignia, tylko jakoś inaczej. O kurde. No ale mówię, ja się nie znam na wyświetlaniu filmów. Na wyświetlaniu filmów, ja się znam na nagrywaniu filmów. No, ale tak. Jestem, bo przyjechałem fajnie. Tak, takie zamknięcie chyba, żeby się dało. Takie zamknięcie, żeby się dało to zamknąć. Tak. Ja dziękuję. O, i tu jest jeszcze fajna rzecz. Skrzynka. Znaczy szafa taka tam. O, ja nie będę zamykał. Do obsługi tego całej sali kinowej, nie? I tutaj też mam nie pewien co do czego było, bo nie pracowałem w kinie, może będę miał okazję. Tu mamy schodki. Dobra, wejdę piętro, porobię zdjęcia i idziemy na górę. O, powiem, że wytrzymałe te schody. Kurde, takie wytrzymałe, że masakra. Okej. Jakieś oznaczenie tej szafki, które tutaj jeszcze stoi. Tu jest fajna sprawa jeszcze, zobaczcie. To jest szafka na szkule. Tak dla młodszych widzów. Nie, dobra, myślałem, że to jest remiza, ale nie, okej. Tak dla młodszych widzów. Nie było kiedyś czegoś takiego jak karty SD, płyty CD i w ogóle, nie? Były właśnie kiedyś takie szkule. Bo tutaj jej nie znajdę, więc wam pokażę. Tu gdzieś będzie na tym. I tu się wkładało, a tutaj ta szafka już jest przemoczona.
Bo otwarte okno jest, nie? Mega, powiem wam. To pamiętam przy projektorze też mogliście zobaczyć, nie? A to, to mi wydaje mi się, że to jest to światło. Takie, wiecie, chociaż nie no, bo przy nagrywaniu to się, nie, przy nagrywaniu jest potrzebne, a do tego to może tam było przy tym, przy projektorach, nie wiem. A ty mamy fajną też sprawę. Dobra, nie włożę tego. Zeszkoń szafy do sterowania. Załącz, wyłącz. Znaczy powiem wyłącz. Nie. Załącz powinno być na zielono, wyłącz na czerwono. Nie. Dobra, to może wam zamazać, nie ma tego. Po prostu chcę, żeby ten projekt tutaj powstał jak najdłużej, tak? Mam nadzieję, że to uszanujecie. Bo ja wierzę, że wy tutaj nic nie zniszczycie. Ale przyjdą jakieś barany, tak naprawdę się nają i będzie dopiero. O, ale dobra. Tu mamy fajną, tu mamy jeszcze lepszą rzecz. Bielawska fabryka prostowników, prostownik selenowy, nie wiem, Made in Poland, co ciekawe. Prąd. Rok 1964, czyli rok przed tym, przed dniami filmu radzieckiego w tym kinie. Dobra, to mamy wyjście na górę. Tu zgaduję, nie ma napisu, ale pewnie kibelek. Tak, tu był kibelek, to już widzę. Dobra, także co, ja robię cięcie. A może żeby było sobie obronia odwiedzić, fajnie. Czyli może troszkę przebrania poniekąd. Ale nie wiem. Dobra, ja tu robię cięcie. Tutaj przy tych schodach i co, idziemy bardziej na górę. I ja powiem wam końcową część historii. 2001 rok. I coś związanego właśnie z tym, z tą gazetą jakby. No generalnie z tym rocznikiem, tak? Ale to moje cięcie. Ja tu położę próbę zdjęcia i wbijamy na górę. A, tak sobie nie wspomniałem, próbę zdjęć. Zapraszam na mój Instagram, gdzie się to wysunie. Dobra, i tak klatka, schowała wygląda z góry. I no generalnie tam lepiej nie spadać, nie? Fajnie to wygląda, ale lepiej tam nie spadać. I wiadomo, nie jest może najwyższe piętro, bo tam jeszcze możemy sobie wyjrzeć, ale to może później. Na razie idziemy na górę i opowiem wam co nieco historii. O, on się w bezpiecznikach chyba zachowało, w jakiejś maszynerii, przynajmniej bezpieczniki były na górze. Tak mi to wygląda. Dobra, ale co dalej z historią? No generalnie dalej sprawa wyglądała to jak... Tak jak wam mówiłem, jak wam wspominałem, że jeszcze raz nie mieli za bardzo klasy na utrzymanie tych budynków, tak? I więc wpadli po prostu na pomysł sprzedaży bądź dzierżawy tego budynku, no ale na pewno się skończyło, nie? Niestety. I w 98 roku budynek przyszedł na własność miasta, które początkowo brało pod uwagę, co ciekawe, wzięcie długoterminowych pożyczek na remont tego budynku, nie? No ale z tego też za bardzo nic nie wyszło. A co było dalej? To zaraz wam powiem, bo jak widzicie, jestem na strychu, nie? Znaczy, no, widzicie, generalnie się udało dojść na strychu swoje, na którym jest dosyć ciepło. A dlaczego w listopadzie jest ciepło? Tu już wam odpowiadam, bo to nie jest, w sensie tego nie nagrywam w listopadzie, tylko mamy lipiec, jak ja to dogrywam, nie? Może tym się to nie nagrało, nie dopatrzyłem tego i tyle, i tak to wyszło, nie? No, a teraz się nagrywa ładnie, więc fajnie. No. Co dalej z historią, to zaraz wam powiem, ale najpierw sobie tutaj zobaczymy. Też raz o tym powiem, tak, że jakbyście tutaj byli, to raczej to uważajcie, to właśnie, bo jak na moje oko, to tylko, wiecie, wystarczy nadepnąć i byście polecieli na dół, więc tak uważajcie, jakbyście tutaj byli, nie? No, ale zobaczymy sobie, co tam dalej mamy, może tam będzie bardziej bezpiecznie, tam te ułożenia. No, widzę, że nie za bardzo, bo tutaj też takie przerwy, więc no, to lepiej nie stawać.
zobaczymy, co my tam mamy dalej. O! Tu się wentylatora coś zachowało, widzę. Więc spoko. Tu jakieś dziury. To jest ciekawe, jak leży, zaraz zobaczymy. To w ogóle oryginalne. Ale wygląda jakby tak, bo... To jest jak montowałem tutaj na stałe, nie? Mamy tutaj wiatrak w sensie. Który jak na moje oko, to chyba jest taki system wentylacji. Ale nie wiem, nie znam się. Aż tak. Więc no. A tu mamy jeszcze większe dziury, fajnie. Więc to lepiej uważać, żeby to w to nie wleść. Bo może być problem, bo to jest jeszcze tak nad główną salą. Będziemy nie zaufać na słowo, pewnie nie widać tego, ale tam jest okno generalnie. Na tej górnej sali, nie? No. Ale to wam jeszcze na dole pokażę, jak będziemy. Wtedy będziemy schodzić, nie? A tutaj mamy ciekawą sprawę. Bo generalnie to się strych jakby skończył. W sensie, bo prawdopodobnie to jest ten. Prawdopodobnie tam już jest część strychu używanej tej jednostki wojskowej. Tak, jednostki wojskowej. Straży pożarnej w sensie. Generalnie, nie? No. A co było dalej z historią, to już wam opowiadam. Jak to wygląda. Dobra, generalnie historia wygląda dalej tak, że w listopadzie 2002 roku wyłoniono nowego nabywcę. A tutaj kolejna dziura, nie wiem, czy wam pokazywałem, ale jest. Więc uważajcie, nie? Może być średnio, a tam jeszcze większe dziury. Wyłoniono nowego nabywcę w przetargu, tak? I to prywatnego właściciela, który do tej pory jest właścicielem. I generalnie od tamtej pory nic się nie dzieje. Za bardzo z tym budynkiem i takim szczerze, nie? W sensie też widzieliście na początku ten dokument, co wam pokazywałem, tą właśnie jakoś tego 2002, nie? No. Tu jeszcze lepsze dziury. Bardzo ciekawie, więc sobie uważajcie. Może być średnio. No. Dobra, generalnie sprawa wygląda dalej tak, że trochę wam to będą się poprzecinać, bo też będzie większość wytnę po prostu część wiązą stawie, bo prawdopodobnie właśnie strażacy albo syrenę odpalili, albo coś chcieli, ale raczej nie wiem. A raczej może syrenę. No. Dalej sprawa wyglądała tak, że że grabieże tego budynku są małe. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie obok jest ta jednostka straży pożarnej, tak? I tu wam coś takiego powiem, że że budynek należy do tego prywatnego właściciela i jak pewnie generalnie interesujecie się chorobą, jak chcą oglądać jakieś tam filmy i w ogóle. No i po części też historią, tak? To pewnie też mogliście zauważyć coś takiego, że większość tych obiektów, które należą do prywatnych właścicieli, zazwyczaj te obiekty po prostu już niszczają i tak nie za bardzo coś tam się dzieje, nie? No, bo jak wam wspominałem wcześniej, będąc tam na parterze jeszcze, że drzwi, które są gdzieś tam, były otwarte, przez co zaczęły się grabieże, tak? I po pewnym czasie te drzwi zostały zamknięte. Przez kogo? No i pewnie przez strażaków, bo tak obstają, że jakby to zamknął właściciel, to raczej też by zamknął kratę, nie? No. Tak, a co do przyszłości obiektu, niestety raczej pewnie nie będzie miał happy endu, chociaż bardzo bym chciał, ale raczej będzie ciężko, ponieważ w mieście i w okolicach są pobudowane otwarte w ogóle kina, wiecie, bardziej nowoczesne, mające więcej repertuarów, wiecie, no. Mogących więcej filmów wyświetlać, tak? Więcej repertuarów i w ogóle.
No, więc także sobie możecie przeczytać w internecie, że jest planowany remont tego obiektu, który raczej tak, żeby uwagę zwrócić, ale niekoniecznie ma to niestety raczej nie za dużo wspólnego z realiami, nie? Ale co do mojego pomysłu, co można by to było zrobić? Nie wiem, muzeum kinematografii, takie jakieś muzeum stylu kina, wiecie, coś w tym desen, nie? Bo idealnie się to nadaje, nie? No. I co dalej z historią, to zobaczę zaraz, czy to wszystko wam powiedziałem, czy nie. A jeśli tak, to spoko, a jeśli nie, to wam jeszcze coś tam pewnie opowiem. No. A na razie złazimy na dół. A w sumie też nie wiem, czy wam to wspominałem, nie? Że sala kinowa mogło pomieścić 500 osób, więc taki no, ładny wynik bym powiedział, nie? No, a ja sobie teraz idę porobić sesję zdjęciową, żebyście mieli co tam zobaczyć na Instagramie, taką sesję w opuszczonym kinie, nie? W sensie na seansie w opuszczonym kinie, on taką spoileruje, bo też tak stawiałem to, nie? Także tego. No, ja robię cięcie, idę porobić sobie sesję zdjęciową i a po tej sesji się z wami widzę i tego. No i wam opowiem, co tam dalej, nie? No czyli będziemy generalnie tam wyłazić, już sobie z budynku, także tak. No, widzimy się po sesji zdjęciowej. Dobra, jak widać, jestem w sali kinowej. No jak wam mówiłem, wróciłem sobie, żeby porobić zdjęcia na Instagrama, w mam nadzieję, że wam się podobały. Tak powiem, przy tej mojej sesji zdjęciowej sobie wspomniałem o jednej rzeczy. W kwestii historii budynku, o której wam nie powiedziałem. Ale to zaraz... Dobra, powiem wam, że to końcówka filmu będzie bardzo poszatkowa, bo co chwilę muszę GoPro wymieniać. Znaczy GoPro. Akumulatorek. Ale dobra. I tak zrobiłem sobie zdjęcia i zobaczyłem jedną ciekawą rzecz nawet. To wam pokazywałem u góry. A zauważyłem to teraz od dołu. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie widać. Jakie ten dziury ładne, nie? O, widzicie to? To jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Czyli jakbym tam był, to tak, to już mógłbym... dobra, zabrzmię... To nie taki czarny humor bardzo. Mógłbym odegrać swoją ostatnią rolę. A, i to sobie już wspomniałem o historii budynku. To też, że w 2012 roku w grudniu został wpisany do rejestru zabytków. Jakoś się nie dziwię. No dobra, żeby też nie marnować czasu, będziemy stąd spadać. Ale serio wam powiem, przez to, że to światło tutaj wpada, to robi taki klimat, że to jest głowa mała po prostu, nie? No, ale dobra, żeby nie marnować czasu i akumulatorka w GoPro, będziemy stąd się zawijać po prostu na dół. Klatką schodową, którą wam pokazywałem. Nie wiem, czy widzicie na kamerze, widać, jak to światło wpada po prostu. Wow, coś mistrzowskiego dla mnie. W ogóle klimat tego kina jest fajny. Szczerze. Okres był niedawno, 29 października. 2022 roku. No. Dobra, zobaczymy trendy. Nie wiem, będziemy wychodzić. Tak, tutaj jest jedna niefajna rzecz. To się chyba paliło po prostu. Tak to wygląda przynajmniej. Jest trochę takiego smolona. Tak, to się paliło. Może jakieś debile były, tak to podpaliły. No cóż, bywa. Niektórzy się rodzą z mózgiem, niektórzy bez tego, bez mózgu. O, od góry to fajnie wygląda, znaczy... Mówię, od dołu. Fajnie, dobra. Wyłazimy z tego kina, będziemy kończyć tą eksplorację. Proszę, że nie wiem, czy chyba do poczekania, żeby chciało poczekać. Nie wiem. Ktoś... No, pomysł może też znać. Specjalistą nie jestem. No dobra, główną wejście nie wyjdziemy, bo jest zamknięte. Wyjdziemy...
Tamtym. Ja się przez okno ją poparzę po prostu. Tak, mam nadzieję, że się uda. I też mam nadzieję, że nikt nie będzie szedł w tym momencie, bo trochę będzie kiepsko. Jak ja kogoś wyjdę z kamerą. Nie wiem. A chcę wam po prostu pokazać, bo jest takie, wiecie, tutaj trzeba się kredyt trzymać, to na dole jest decha. I w ogóle fajnie. Dobra, sobie tylko leda schowam, bo mi niepotrzebny. Ale muszę to zostawię, żeby sąsiedzie się nie zrobiło. Jeszcze bym w rękę nic nie zrobił generalnie, tak? O co mi chodzi? W ogóle chcecie jakiś taki film z mojej strony, co ja uważam, że trzeba zebrać na Robexy, to dawajcie znać w komentarzach, nie? To mi dobra, w sensie. To jest fajnie, tu jest dużo uchwytów. Tak, powiedz jak sobie zaraz zadzwonię. Tylko tędy spróbuję jakoś wyjść. Nie wiem jak. Może tędy wyjść, bo to jest jedyne wyjście z budynku. Tak, także mi się udało, jest fajnie. A tam desk mówię, że to było po prostu zabite. Jeszcze to robię cięć, znaczy kończę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, troszkę górę, jeśli ktoś nowy, nie chcę nic robić gdzieś tu. Zobaczcie moje dwa poprzednie filmy. Sobie tutaj, sobie tutaj. I co? Do zobaczenia za 2 tygodnie. Halo.